Siada no już się zaczął film. Zobacz mego, to końca dziś. Nasze historie z kilku lat. O czym to jest? No powiedz sam. Ten dla dorosłych świat nas zwiódł. Co chwil chciał coś mieć na już. Jakąś przeciw temu broń. Nadchodzi burza, nie wiem skąd. Przydałoby się takie oki, ach. Niech słowa mają smak cukrowych wad. Niech lata lecą, ale żyjmy tak. Bo nigdy nie dorosłaś. Hej, nie chcemy drony, tylko oki, ach. Zamykam oczy, znowu jestem tam. Na skąpy i mam lękę w sercu miast. I cztery o tym kosmos. Piotruś? No, słucham. A co uważasz o tym, że Bociek chodzi cały czas za Karolem w kabinie? Szykuje nam się coś? Powiem tak. Może o czymś nie wiemy, ale to ich sprawa. W odcinku, w którym będziemy kosić. Kombajn gotowy w 90%, można powiedzieć, ale to najważniejsze jest zrobione, że zostało go wypolerować do końca i założyć piktogramy. Stachu kręci headerem. Stachu kręci headerem, będziemy go zapinać teraz. I co jeszcze miałem mówić? Zostawcie suba, jak odcinki się podobają. Idziemy po 50 tysięcy. I pamiętajcie o kodzie rabatowym Biznes 7. Co mi Piotruś? A widzisz, trzeba się przyzwyczaić. Jeszcze trochę. Dobra. Zapinamy header. Zapinamy header. Skoczył. Bo on nierówno jest, krzywo na przykład. I wiesz, ta blacha co jest z boku nie chce wejść. Odpięty jest? No, odnieś go. Jest nieodpięty gdzieś. Dobra, idziemy. Rura! Daj mu szóstkę od razu! Prawy dół! Pierdol! O! Bierze się, ale nie zadusisz go! Trzysta kilo na przodzie. Dawaj, rura. Ogień do podłogi.
Kręć! Trochę podmieciemy. O. Dobra. Dron tu jest. A picia też już nie ma. Wjeżdżaj! Dawaj trochę do tyłu. Dobra, jest, siedzi. Idę. Pasek. Idziemy. Dobra, zakładamy pasek. Chyba to będzie park. O. Dobra, ale pierw. Będzie wadzić i jedziemy. Sprawdzimy czy hydraulika cała chodzi. Ciśnienie oleju się zgadza, temperatura też. Obrotów silnika nie zrobiliśmy jeszcze, ale to się zrobi. Olej zalany nowy, filtr wymieniony, obiłków nie było. Ogólnie co zostało zrobione w kombajnie? Ja tutaj wam nagram. Ogólnie co zostało zrobione w kombajnie, no to tak, mamy całą kabinę odrestaurowaną, elektrykę całą zrobioną, wszystkie koguty, nie koguty mamy zrobione. Kierunkowskazy, światło do jazdy dziennej. Wymieniliśmy też na podajnikach napęd i ten łańcuch, który tam idzie. Na pewno kojarzycie. O, przeniżka to już pokulosiała, kurczę. Za dwa tygodnie będziemy łupać, myślę za tydzień nawet jak przysmaży w tym tygodniu i deszczu nie będzie, to może coś popiemy. No i co jeszcze wam miałem powiedzieć? O ringi. Ogólnie dużo długo zeszło z tą kabiną całą, żeby ją odrestaurować na tip-top. To był najgorszy element i najdłużej zajął nam czasu. I co jeszcze miałem wam powiedzieć? No i tyle w sumie. No zobaczymy jak to będzie. No widzicie, lustereczka są z tej strony, dźwignie, tu LEDy założone. Tak jak widzieliście w poprzednich odcinkach. No i co jeszcze? Spieszyliśmy się jak mogliśmy wczoraj i cały tydzień w sumie spieszyliśmy się jak mogliśmy, żeby zdążyć wyjechać. No bo zapowiadają właśnie dzisiaj po 15 deszcze, mamy godziny 12.30. Cały dzień dzisiaj zapowiadają deszcze i chcieliśmy to skosić.
Tak, moi mili, mamy pierwszy zbiornik, trochę żeśmy ustawili kombajn. Ustawiliśmy kombajn, ale bomby się kręcą oporowo. Zielonego tu jest sporo, no bo takie te pole ciężko się to kosi. Co to? A, dawaj. Aj, rzucił. Fajny wiaterek, ale tam widzicie, co nadchodzi i boimy się, że to nas spotka. Ludzie jeżdżą dzisiaj duży ruch na drodze. No bo niedziela w końcu. My walczymy przed deszczem, żeby to złapać i zgonić trochę tego zboża. Ta humesejem wjeżdża. Najważniejsze, że idzie. Idzie fajnie. Na razie nic się nie leje, nic nie cieknie. Przejdzie, jedź! Przyjdzie na rówkę, wejdzie. Dobra, sypiemy. Zobaczymy, jaka wilgotność będzie. A, dobra. Zobaczymy, jaka wilgotność będzie. Tak to ziarno suche, no bo już mówię, doschło to już dawno temu. To widzicie, jest dużo zielonego. Pierwszy podjazd. Robimy jeszcze jedną opinię eksperta. Koordynator prac w polu. Pierwszy sypanie. To chyba miniatura będzie. To? Jakiej jakości? W HD 60. A chcesz 4K? 4K chcesz czy nie? 4K chcesz? Nie, dobra, chyba. Tu będzie jej sypanko i miniaturka i ja tutaj zaskoczę. Nic trafi. Czuczu, w jakiej jakości nagrywasz? W jakiej jakości? Co? Co mówisz? Nie, dobrze jest, full HD. Wywali śmieci. I co? Nowy pas sektor. Bardzo się załącza. Szkoda, że słońca nie ma, ale się ładnie kurzy. Nie ma słońca, ale może i dobrze jest wiaterek, chociaż nie jest tak gorąco. Nie jest tak gorąco. O. Zrób zdjęcie też, Czuczu, na miniaturkę jakieś. Dobra. Kaja. Chodzi maszyna. Widzicie takie te kępy zostawione, bo trawa to była, ziemię wyrywała. Niestety. Ości nie ma, to najważniejsze, że się omłaca ten jęczmień. Ale ładnie się kurzy, suchy jest. No. Motorki, kłady. No, napijemy się. Temperatura w normie, 80. Wskazówka ciśnienia oleju to nie jest tragedia. Jak kosimy, to pokazuje 3, a jak stajemy, to 0.
przebiegi, bo bolec nie był bity do końca i dlatego ten. Dlatego. Dlatego kurczę, te biegi tak nie chciały wychodzić. Bo bolec wypadł i dźwignia się nie ruszała. No słucham. A co uważasz o tym, że Bociek chodzi cały czas za Karolem w kabinie? Szykuje nam się coś? Powiem tak. Może o czymś nie wiemy, ale to ich sprawa. Piotruś, popadało! Jakie emocje? Odczucia twoje? No chujowo zacząłem, że jak zwykle spierdoliło do boku. Kurwa, nie ma miękkiej gry. Trzeba przejechać na. Będziemy zapytać szefa, jak sytuacja. Chodź szefie, dojrzymy plonu, chodź. Zobaczymy co tutaj. Udało nam się. Wskakuj i opowiadaj. Wskakuj na kółko Piotruś i opowiadaj. Oto jak sobie jest drabinka. A no widzisz. Ale to ja wejdę na kółko, żeby mieć perspektywę na ciebie. Piotruś. No i dawaj. Nie, nawet jak na takie warunki jakie tu były, to nie jest mokre ziarno. Powiem tak, dobrze jest, ważne, że jest skoszone. Tak. Dziękuję za uwagę. Dnia eksperta numer 3. A wam gospodarze, jak się kosi? Teraz mieliśmy początek chulawy, ale w sumie jak zawsze. Początki mamy chujowe, ale ważne jak kończymy. Na twarz.
poślad tu jest i wiesz skąd leciało opać. Tylko pękło. A tu dziurka jest inna. No, ja to nie zrobię. Jak się Ciuciu podoba? A mi się bardzo podoba, dobrze się bawię, z Piotrusia się trochę śmieje. Kontynuując, podsumowanie Karol pierwszego pola, coś możesz powiedzieć? No, myśleliśmy, że gorzej sypnie, że zbiornik. Liczyliśmy na zbiornik z tego pola, padało... Szczepkę! 4 tony to na przyczepce jest. No, nie wiem szczerze, jaka gęstość tego jęczmienia, ale nawet, że gruby. To dużo zielonego. Tamto pole jest lepsze, no to się nie spodziewali. Też pomy, jest także. Zielonego dużo. Nie, no ale nie aż tyle jak tutaj, nie? Jedziemy teraz na kapusie, ale suche jest. Tam nie, jak zrobimy próbę, to będzie ten zawyżony, bo jest i pszenica trochę i przyżyto. Możemy zmierzyć ciekawości, no. Ale chyba nie spadało bardzo tu deszcze, nie? Nie padało dużo. O, troszkę zawilgło, ale tyle to jeszcze. I tak od zieleniny jest mokre i tak. No, to nic. Zmierzymy sobie zaraz wilgotność. Ja wybijam baterię, tylko myży. To jest takie, wiesz... Ale pod ręką to nawet jest. To jest takie nagrywanie zza kulis. W tym roku zrobiłem 700 km. A w tym roku 7. Dobra, moi drodzy. Jedziemy na przerwę, bo pokropiło chwilę, to z pół godziny. Poczekamy, aż obwieje. I jedziemy na drugie pole. Idziemy na kawę, jest godzina 14.30. Ty już uciekasz? Dobra, dzięki wielkie. To ty podejście na drive'ie tym, do ujęcia. Na duże żniwa, wpadniesz, będzie lepiej. Na spokojnie wszystko to wiesz. Jedziemy. Przyszła, nie na zahaczyło na dosłownie takim, kurde, taką rozką małą i tak popadało może 5 minut, 10 takim, kurde, bardzo rzadkim deszczem, to jedziemy na kawę w tym czasie i co? No i jedziemy na kawę i po kawie atakujemy drugie pole z jęczmieniem do Piotrusia. Powolutku i do celu. Ładnym kolonem, który się nam nagrywał. Teraz fajnie wieje, bo co to, zaraz się słońce przejaśni się to. Będziemy upaść dalej. I cyk, czwóreczkę. Poradziliśmy sobie z tymi przygodami i jest już jak należy. Tak drodzy, to my idziemy na przerwę. Rura, jak ty, musisz podobać się? Lula! Czyli oporowiec! Sal ze szczęgła! Mały oporowiec rośnie! Mały oporowiec rośnie! Strzelamy ze szczęgła? Tak. No to wujek jechał z tego, z żernik.
Kieruneczek, proszę bardzo. No, tu jest trzecia klasa ziemi, to wiesz. To sypie.
co mam powiedzieć. 170 litrów w czerwcu spadło. Na jęczmień nie było ani grama zieleniny wcześniej. A przyszły deszcze majowe, czerwcowe. No i przyrosło trochę chwastem, no i nic się nie poradzi. U mnie też mimo obrysku na wiosnę przebiła się. Przebił się ten. Przebił się. Jedła się jakaś lekka przebiła, no ale nic się nie poradzi. No i kurde, powiem ci, że panie Szwagierowski. Co jest kombajnista? Podoba mu się, tak, kochany. Opis siedział zahipnotyzowany. Nie patrzył. Ręce rozłożone. No. Sypnęło nawet, że tutaj, no, z tego pola. Nie weszłoby to wszystko na cały przejazd. Niedużo by brakło. Będąc, oprzyj się o te drzwi, oprzyj się, bo nie widzę rury. Odwróć się tylko. No, w tę stronę, no. Dużo zielonego, bo tu ten zarosło tym chwastem. Niestety pryskane było i tak zarosło. No ten pierwszy przejazd to był przekichany, powiem ci. Bo od Miedzy to na pół hedera non stop, wiesz. Chwast. Co? Widzę, że pochyło się. No. Widzę, niech. Chcę dosypać tam. Kurwa, trzeba się iść kąpać. No niestety. Nie mam, będziemy musieli się kąpać. Brawo. A, on odjeżdża, dobra. Operator tam. Tamten jeździ to. Hop. No zobaczcie kombajn. Zobaczcie, jak tutaj będzie wujek. Te do wujki w ten kosił. Przecież taki jak nada zawsze był taki mały, bo poruszamy to taki co po cały dzień kombajnie. No ale to jest to. Dobrze, że ma pasję i w telefonie nie siedzi. Będą z niego ludzie. Będą z niego ludzie. Ta przyczepa ma 4000 litrów. To gdzieś ze 3200 jest ten kombi. 300 litrów gdzieś brakło do pełnego. Tak na oko. Już prawie człowiek był, to jeszcze po kantach to. To jeszcze resztka tu wejdzie. A tego gruby to po. Oporowo. Cały czas oporowo. Cały czas oporowo. Kończymy, no nie tak? No właśnie,
Małe żniwa zakończone, ostatnie sypanie jęczmienia, kawałek poszedł cały, no i zaraz będzie ostatnie sypanie jęczmienia, także maszynka się ładnie spisała, jak to zwykle z małymi przygodami, ale to nic dziwnego, no i zaraz będzie sypanie. Jak na taki kawałeczek, to dobrze jest. Jesteśmy już na bazie. Stacho już poszedł spać, bo nie spał Kubina nic po nocy. No i cóż, koniec jęczmienia. Udany początek żniw. Patrząc po tym plonie, gdzieś 3,5 tony z hektara wyszło. Rewelacji nie ma ogólnie, nie? Ale cóż, taki rok, niestety. Mam nadzieję, że pszenica odda w tym roku, bo na razie zapowiada się dość ładnie. No i tyle, no. Człowiek zmęczony też. Niedzielne koszenie. No i tak. Pszenica jeszcze u mnie zielona. Miejscami na szewcach już jest do koszenia, a tu u mnie jeszcze nabite 2 tygodnie, tak. Nabite 2 tygodnie. Daty warzywnik zarósł coś strasznie. Czapek dostał na szewcach. Parkujemy reksia pod wiatą. Zmieścimy się.
grają. No. Fajera, idziemy na piwko. Idziemy na piwko, moi drodzy widzowie. O, deszczyk zaczyna padać, miało padać. Dobrze, pokropiło tylko chwilę, a nie dłużej. O. No i mamy to. O, się upadł mi sprzęt. Wszystko pięknie. No, kabinka się prezentuje bajecznie. No i tak, moi drodzy, kończymy ten odcinek. Nie wiem, długi wyjdzie dość, ale to dobrze. Pierwszy odcinek z Żniw, taki fajny. I co, jak się podobało, to zostawcie łapkę, komentarz. No i subi, gdzie my po 50 tysięcy. A ja kończę. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym materiale. Nara.